Na początku maja przeszli przez Katowice w proteście, skandując różne hasła. Przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie trwał Europejski Kongres Gospodarczy, wyrzucili obornik i posypali go nasionami trawy. Pod koniec miesiąca wtargnęli do urzędu, by spotkać się z wojewodą. Kilkudziesięciu rolników przez kilka godzin czekało na to, by móc przedstawić swoje postulaty. Wtedy nie udało się, dzisiaj było to już możliwe. W samo południe odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, w ramach którego zastanawiano się, jak rozwiązać problemy rolników. Czemu przyglądała się Magda Sincewicz. Pod koniec maja wyglądało to tak. Dzisiaj znacznie spokojniej. Przybyło ich znacznie mniej. Do Urzędu Wojewódzkiego przyjechali przedstawiciele rolników z całego regionu. I choć specyfika naszej aglomeracji jest dość wyjątkowa ze względu na ukształtowanie terenu, to wszyscy pragną tego samego – poprawy warunków ich ciężkiej pracy. Postulaty są wciąż te same. Bazujemy na tym, aby ograniczyć napływ towaru spoza Unii Europejskiej, bo tutaj nie chodzi o tylko Ukrainę. Chodzi o napływ towarów spoza całej Unii. Poprawa naszej polityki rolnej, która tak rzeczywiście leży, bo to jest wszystko do napisania od nowa. Zmiana opłacalności, aby była po prostu w naszej branży jakaś większa opłacalność, aby to mogło wszystko dobrze funkcjonować. Mimo że wcześniej chcieli organizacji regionalnego szczytu, którego w województwie śląskim nie było od 17 lat, dzisiaj cieszą się z możliwości spotkania z ludźmi, którzy chcą ich wysłuchać. To pierwsza tego typu rada do spraw rolnictwa. Do tej pory tego typu spotkania nie było, natomiast zależy mi na tym, żeby rolnicy mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji, zadania tych pytań, które ich nurtują, i po to, żeby przedstawiciele instytucji na poziomie regionalnym, które zajmują się tematyką rolniczą, żeby się do tych kwestii ustosunkowali, ewentualnie wprowadzili różnego rodzaju korekty w funkcjonowaniu swoich instytucji, w związku z czym liczę na to, że nastąpi jakieś zbliżenie stanowisk. Wśród głównych postulatów protestu rolników znalazły się m.in. stop dla polityki Zielonego Ładu czy niekontrolowanego importu produktów i artykułów rolnych spoza Unii Europejskiej oraz sprzeciw wobec ograniczania hodowli zwierząt. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Ustalono, by rolnicy stworzyli roboczy dokument zawierający propozycje konkretnych zmian w prawie. Zostanie on przekazany ministerstwu. Rolnicy na to przystali. Liczą jednak, że na jednym spotkaniu się nie skończy. Chcieliby, by te odbywały się cyklicznie. Kolejne ma się odbyć już we wrześniu.